Listopadowa giełda kontaktów zorganizowana przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej rozpoczęła się od wręczenia certyfikatów przynależności firmom, które zdecydowały się na kontynuowanie współpracy z klubem. Bardzo budujące, że firmy przystępują do nas, do klubu, że podoba im się ta oferta, którą dajemy. My jesteśmy oczywiście otwarci na liderów, reprezentantów w danej branży. Trzymamy się tego dosyć mocno. Chcemy być takim reprezentatywnym głosem przedsiębiorców tutaj na tym terenie. Dołączyli także nowi klubowicze, których oficjalnie powitano. Też jestem przedsiębiorcą, więc to bycie wśród przedsiębiorców daje szersze horyzonty. Można się wiele rzeczy nauczyć i też pomaga to w rozwoju swojego własnego biznesu. Ale jest też cudowna atmosfera, tak? Od początku podobała mi się ta inicjatywa i gdzieś śledziłam. Nie mogłam wcześniej, ponieważ jestem młodą mamą. I teraz, kiedy wracam znowu do biznesu, to od razu zadzwoniłam do Asi, żeby uczestniczyć w klubie biznesu. Z chęcią nawiążemy nowe kontakty, poznamy nowe osoby, które zobaczą naszą działalność, którą prowadzimy wraz z Arturem Spodniewskim w miejscowości Kamieniec. Hodujemy alpaki, prowadzimy alpakoterapię. Zapraszamy osoby do spacerów indywidualnych, przyjeżdżamy z alpakami na urodziny. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia alpakowej kotliny i do rezerwacji wolnych terminów. W czasie listopadowego spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy klubu z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej, którego celem jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć wspomagających oraz promujących przedsiębiorczość. Trzeba wychodzić na zewnątrz. Dlatego też dzisiaj nastąpiło podpisanie porozumienia z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej, która zrzesza ponad 350 przedsiębiorców. Rozwijanie networkingu i budowanie relacji między Izbą a organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób budujemy relacje, które pozwalają przedsiębiorcom się rozwijać. A przez budowę porozumień i sieci partnerskiej budujemy zaufanie, a zaufanie jest najważniejszą walutą, bo oczywiście w tych czasach mamy różny biznes, różny sposób to się odbywa i kiedy potrafimy mieć zweryfikowanego partnera zaufanego, pozwala to nam podejmować lepsze działania biznesowe i decyzje. Z panem prezesem mamy już pewne plany i pomysły co do realizacji pewnych projektów, które na pewno naszym klubowiczom dadzą korzyści finansowe. Ale na razie nie będziemy niczego zdradzać. Myślę, że w stosownym momencie powiemy o tym. Tematem, który wszystkich zainteresował, były pracownicze plany kapitałowe, jakie przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wdrożyć w swoich firmach. Na wszelkie pytania w tej dziedzinie odpowiadał prowadzący prelekcję Tomasz Wantuch z firmy Skarbiec, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Bardzo konkretnie pracowniczych planów kapitałowych, dlaczego są potrzebne, dlaczego można skorzystać na nich, jeżeli jest się przedsiębiorcą i chciałoby się w formie benefitu wynagrodzić swoich pracowników. Chcę powiedzieć, że warto, chcę powiedzieć jak i chcę powiedzieć, w jaki sposób Skarbiec pomoże te problemy przy wprowadzeniu, przy serwisowaniu, przy szkoleniu pracowników płynnie i bezpiecznie dla siebie ominąć. Na kolejne spotkanie zapraszamy 12 grudnia.